Czy samotne podróżowanie nie jest wyjątkowo trudne dla kobiety? Czy kiedy docieram na rozmaite końce świata sama, czy nie przeszkadza mi to, że jestem kobietą? To jest jedno z najczęstszych pytań, jakie słyszę. I prawdę mówiąc, zawsze jestem trochę zaskoczona takim pytaniem, dlatego że w jakiś magiczny sposób ludzie połączyli bycie jakąś osobą, jakiejś określonej wielkości, określonej płci, określonej wielkiej budowy, z pewnymi cechami charakteru, które, jak się wydaje, taka bardzo mocno zbudowana osoba posiada. Przecież nie istnieje taka zależność, że ktoś, kto jest mężczyzną, ma 2 metry wzrostu, 100 kg wagi i pulsujące bicepsy pod skórą, jest odważny, samodzielny, odpowiedzialny, że ma stalowe nerwy, że jest w stanie opanować swój strach w sytuacji zagrożenia życia i znaleźć rozwiązanie. Nie ma takiej zasady. Powiem więcej. Spotkałam w życiu tak samo dużo odważnych kobiet, co odważnych mężczyzn. Spotkałam w życiu tyle samo tchórzliwych kobiet, co tchórzliwych mężczyzn. Spotkałam w życiu tyle samo samodzielnych kobiet, co samodzielnych mężczyzn. Nie ma czegoś takiego, nie istnieje zasada, która mówiłaby o tym, że człowiek, który jest określonej płci oraz określonych rozmiarów, posiada pewne określone cechy charakteru, osobowości oraz, że jego wewnętrzna moc, ta moc, która bierze się z serca i z duszy, że jest większa albo potężniejsza od osoby, która wygląda inaczej albo jest innej płci. Wprost przeciwnie. To w ogóle nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Naprawdę. Ja podczas podróży, kiedy jestem naprawdę sama i kiedy naprawdę docieram do takich miejsc, gdzie w ogóle nikt wcześniej nie widział turysty, już nie mówię, że turysty z Polski, ale w ogóle nie widział człowieka z naszej cywilizacji. Docieram w takie miejsca, podróżuję sama, nie mam wcześniej niczego przygotowanego, więc jadę po prostu zupełnie w nieznane. Życie co chwilę mnie zaskakuje. Każda podróż przynosi mi kompletnie nieoczekiwane sytuacje, w których muszę sobie poradzić, a czasami są to naprawdę sytuacje wcale nieprzyjemne i zdarza się, że bardzo niebezpieczne. Nigdy, po prostu nigdy, ani przez jedną chwilę nie miałam takiego wrażenia, że gdybym była mężczyzną, to byłoby mi łatwiej. No nie. Dlatego, że nawet czasami jest mi łatwiej, dlatego, że jestem kobietą drobnej budowy, a nie mężczyzną bardzo dużych rozmiarów. Dlatego, że dzięki temu, że jestem wzrostu i rozmiarów amazońskich Indian, albo ludzi, którzy mieszkają w dżungli w środkowej Afryce, albo aborygenów, którzy mieszkają w Australii. Dzięki temu, że jestem ich rozmiarów, mieszczę się we wszystkie miejsca, które oni zbudowali dla siebie. W ich hamaki, w ich tunele, korytarze, wejścia do chat. No, po prostu we wszystkich miejscach, które oni dla siebie stworzyli. Czyli rozmiary nie ma znaczenia. Płeć nie ma znaczenia. To prawda, że są takie rzeczy, do których nie dopuszcza się kobiet, bo są dozwolone tylko dla mężczyzn. Ale są też rzeczy, do których nie dopuszcza się mężczyzn, ponieważ są dozwolone tylko dla kobiet. No po prostu. Mężczyźni idą tam, kobiety idą tam. Nie mam wrażenia, że ktoś tu jest prześladowany. Po prostu w niektórych kulturach istnieje takie rozdzielenie i wtedy część świata istnieje dla kobiet, część świata istnieje dla mężczyzn. Gdzie tu jest prześladowanie albo ograniczanie czegokolwiek? Nie ma. Więc
Specjalnie teraz, właśnie z okazji Dnia Kobiet, chciałam powiedzieć Wam, dziewczyny, no przecież nie wierzcie w to, że komuś jest łatwiej tylko dlatego, że jest mężczyzną. Wcale nie. To nie ma znaczenia. Naprawdę, jeżeli czegoś pragniesz, jeżeli bardzo czegoś chcesz, jeżeli wymarzyłaś to sobie, to po prostu podwiń rękawy i bierz się do pracy. To nie znaczy, że to będzie łatwe, ale osiąganie czegoś nie jest rzeczą łatwą. Osiąganie czegoś samo w sobie zawiera już wysiłek, który trzeba włożyć w to, żeby to osiągnąć. Czy myślisz, że ja kogokolwiek pytałam o zgodę na to, żeby podróżować do dżungli? No błagam. Wymyśliłam sobie, wymarzyłam sobie, pragnęłam tego całą sobą, odkąd byłam dzieckiem. Pojechać do dżungli, zobaczyć to na własne oczy, dotknąć tego własną skórą, poczuć te zapachy, zobaczyć ludzi, którzy tam mieszkają. I bardzo długo to nie było możliwe, dlatego że po pierwsze nie wierzyłam we własne siły, nie wierzyłam w siebie, a po drugie po prostu nie miałam zwyczajnie pieniędzy. Ale kiedy już zrozumiałam, że mam marzenie i albo zostanę z tym marzeniem coraz bardziej rozczarowana do końca życia, albo zrobię coś, żeby to marzenie spełnić. I wtedy zaczęłam odkładać pieniądze, żeby móc kupić pierwszy bilet lotniczy. Wiem, że mówiłam to już wiele razy wcześniej, ale powiem jeszcze raz. Dlatego, że to było trudne. Ja pamiętam, że wchodziłam do sklepu i kupowałam tylko to, co było najtańsze. I w zimie nie stać mnie było na to, żeby kupić sobie pomidora do kanapki, dlatego że ja wiedziałam, że jeżeli odmówię sobie tego pomidora, to te 2 złote, czy 3 złote, czy nawet 5 złotych, które zaoszczędzę w ten sposób, odłożę na mój upragniony bilet. I przez 1,5 roku zarabiałam, oszczędzałam, odkładałam każdy grosz, nie kupując sobie niczego, co nie było absolutnie niezbędne po to, żeby kupić bilet na samolot do Ameryki Południowej. O to chodzi. Nie o to, że wymarzę sobie, zastuka do moich drzwi wróżka i powie, no to tutaj masz pieniążki, to zrealizuj swoje marzenie. Nawet gdyby tak się stało, to nie byłoby spełnieniem marzenia. To byłoby czymś takim codziennym. To byłoby czymś tak zwyczajnym, że spełniłabym to marzenie, wróciłabym i właściwie pewnie już bym zapomniała o nim. A ja do końca życia nie zapomnę tej pierwszej wyprawy. I nie zapomnę tego, ile mnie to kosztowało wysiłku. Bo żeby móc zaoszczędzić te pieniądze, to ja wtedy pracowałam w radiu. Zarabiałam bardzo niewiele, a jeszcze wynajmowałam mieszkanie w Warszawie, więc musiałam brać dodatkowe prace, więc brałam dodatkowe tłumaczenia z angielskiego. Wracałam z radia i wtedy popołudniami tłumaczyłam po to, żeby zarobić trochę więcej. To jest dążenie do celu. To jest właśnie wysiłek. To jest taka totalna mobilizacja wszystkich moich sił, umiejętności, żeby zdobyć to, o czym tak bardzo marzę. Więc jeżeli marzysz o czymś, to nie oglądaj się na to, co robią inni i nie zastanawiaj się, czy oni mają łatwiej, czy trudniej. Być może ktoś ma łatwiej, bo ma bogatych krewnych. Ale są też osoby, które mają jeszcze trudniej niż ty. Więc jeżeli będziesz się ciągle rozglądać i porównywać, to zawsze ktoś wypadnie lepiej od ciebie i zawsze ktoś wypadnie gorzej od ciebie, więc to nie ma sensu. Jeżeli naprawdę czegoś pragniesz, to daj sobie szansę. Uwierz w to, że masz takie samo prawo, jak wszyscy inni ludzie na świecie, jak wszystkie inne kobiety, jak wszyscy inni mężczyźni. Dlatego, że to w ogóle nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Czy masz 80 lat, czy 18. Czy osiągnęłaś już w życiu bardzo dużo, czy jeszcze bardzo dużo nie osiągnęłaś, bo właśnie teraz jest czas, żeby zacząć to robić. Jeżeli pragniesz czegoś, jeżeli marzysz o czymś, jeżeli jesteś pewna, że to jest właśnie Twój cel, być może się pomylisz. Być może się okaże, że to wcale nie jest to, o co Ci chodziło, ale to nic, dlatego że kiedy to zrobisz, to odkryjesz dalszą drogę. Więc jeżeli bardzo czegoś pragniesz, jeżeli bardzo tego chcesz, to zamiast oglądać się na innych, zamiast się zastanawiać, czy sobie dasz radę, zamiast zastanawiać się, czy w ogóle masz prawo o czymś takim marzyć i sięgać po to, mówię Ci, weź się do roboty.
Podwiń rękawy i zaplanuj to. Zastanów się, co musiałabyś zrobić, żeby to zdobyć, a potem po prostu zrób plan, w jaki sposób należałoby te wszystkie warunki spełnić. I działaj, dziewczyno. Działaj. Tego ci życzę na Dzień Kobiet. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. I każdy z nas jest prawdziwym siłaczem. Każda kobieta i każdy mężczyzna. Dlatego, że to, czy jesteś naprawdę silna, nie zależy od tego, ile wyciskasz na siłowni, tylko zależy od tego, ile jest w tobie, twojej cudownej, kochanej, wspaniałej, wewnętrznej mocy. Więc, jeżeli naprawdę tego pragniesz, sięgnij do swojej wewnętrznej mocy i po prostu zrób to.